Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj taki zrobimy sobie raport gruszkowy, jak na dzień 31 maja wygląda gruszka, jakiej jest wielkości. Byście sobie mogli porównać, jak to u Was w Polsce jest. Także na chwilę obecną mamy taką wielkość. Dosyć szybko rośnie, fajnie. Natomiast ogólnie nie jest to w naszym sadzie rok na gruszkę, jest i mniej jak było w tamtym roku. W dodatku na jednej z plantacji trochę było gradu. Przy okazji coś Wam nagram na jabłku, to jest więcej widać. Jedna strona dostała dosyć mocno, także tam będzie lipa, nie? Dosłownie ponoć 2 minuty gradu było, ale no straty będą spore tutaj. Natomiast tego gradu nie było, ale no ilościowo tej gruszki też jakoś za dużo nie ma. Wiadomo, ona jeszcze gdzieś jest poukrywana, jak tutaj na dole. No góry to chyba tak dobrze nie zobaczycie, ale też są. Wydaje mi się, że w tamtym roku jednak trochę więcej było. No ale jednego roku jest więcej, drugiego roku jest mniej. A my dalej wiążemy. No tak jak tutaj widać, to jest idealnie do związania zostało, także za bardzo ciekawych prac nie mamy. Może w niedługim czasie, znaczy może na pewno w niedługim czasie ruszą te czereśnie, bo tutaj już się rozkładają z tymi budkami, żeby sprzedawać. A my też trochę przy tych czereśniach będziemy robić, więc przy okazji na pewno coś uda się nagrać. No a mówię, teraz możecie sobie zobaczyć, jakie te gruszki są na dzień dzisiejszy. Także wydaje mi się, że przerywki tutaj nie będzie, bo nie ma po prostu co przerywać. Trzeba zerwać to, co jest. No i tyle. I tak to jest. No jednego roku te drzewa są obwieszone, innego jest ich mniej, ale no takie uroki pracy w sadzie, takie życie sadownika, że raz lepiej, raz nieco gorzej. No, szkoda a propos tego gradu, bo w tym roku naprawdę bardzo dużo za to było tego junami naszego. No i niestety ta jedna strona trochę dostała. I tak to właśnie tutaj u nas jest. Raz jest jednej odmiany więcej, innej mniej. Po to się to wszystko tnie, opryski robi, żeby to było każdego roku tak samo, no ale wiadomo, że ciężko jest utrzymać identyczny stan rok w rok. Tym bardziej, że właśnie różne zjawiska atmosferyczne się zdarzają. To, co ja wiele razy powtarzałem, no nie da się tego wszystkiego po prostu wyliczyć, nie? Także takie macie przebiteczki, jeżeli chodzi o gruszkę. No co, my do 5 robimy. Jeszcze nam zostały niecałe 2 godzinki. Może się uda dzisiaj bez deszczu, bez burzy, chociaż na około godziny 4 coś pokazuje. Zobaczymy, co to będzie. Może nam się fartnie. Także co, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.